Cześć wszystkim, moi drodzy! Będąc w podróży albo w innej lokalizacji niż nasz dom, musimy gdzieś się zatrzymać. Najczęściej pada wybór na hotel. I ja dzisiaj też sprawdzę hotel bardzo, ale to bardzo znanej sieci Hilton. Tak jak widzicie, za moimi plecami się znajduje. Spadkobierczyni Paris mówi, że to są najlepsze hotele na świecie. Czy rzeczywiście tak jest? Jak będzie z kosztami? Jak będzie ze śniadaniem? Jak będzie z atrakcjami wewnątrz? Dzisiaj to wszystko sprawdzimy. Zapraszam Was. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Ale ciemno! Dobra, to od razu wkładam. Jasno! Bardzo ładny zapach jest w tym pokoju. To, co mi pierwsze się rzuciło w nozdrza, pokój. Ładnie, ale nie od niego zaczniemy, a zaczniemy od łazienki. Zatem zapraszam. Zobaczcie, jak ona się prezentuje. Na pierwszy rzut oka nie jest naprawdę mała. Nie wiem, czy widzieliście materiał z Mariotem. Tam łazienka była klaustrofobiczna i czułem się taki ściśnięty, a tutaj zobaczcie, że naprawdę dużo miejsca, ale od początku. Tutaj mamy duże, przestronne lustro, naprawdę czystość, nienaganna. Mamy też coś dla pań, a mianowicie lustro do makijażu powiększające. Tego nie chciałam zobaczyć. Dalej, zestaw kosmetyku. To się przechyliło. Chusteczki, wszystkie inne kwestie, tego nie będziemy analizowali, bo przecież to nie jest aż tak istotne. Jedną z ważniejszych rzeczy jest to, że mamy do wyboru albo prysznic. Zobaczcie, jak wygląda kabina prysznicowa. Duża, normalna, regulacja natrysku, posiada blokadę. Ok, fajne to jest, że nie ma tutaj też odpływu, wszystko zostaje wewnątrz. Dobrze, dalej rzecz najważniejsza, nie oszukujmy się, czyli toaleta, nie będziemy otwierali. Fajne, dziwne, niecodzienne, że mamy telefon. Proszę Pani, 3 rolki papieru poproszę. Odkładamy. I ostatnią rzeczą w tej łazience, którą chciałbym Wam przedstawić, jest wanna, do której teraz sobie wejdę i pokażę Wam jej ogrom, bo nie jest wcale mała. Zobaczcie, ja mam 1,85 m, a mogę spokojnie rozprostować nogi, delikatnie się odprężyć. Tutaj mamy jeden podajnik, kran, bateria, także naprawdę fajnie i dobrze to wygląda. Ubieram z powrotem buty i wychodzimy do pokoju, no bo przecież on jest najważniejszy. No dobrze, pokój w Hiltonie. Jak on wygląda? Na pierwszy rzut oka jest to pokój bardzo podobny do tego, który widziałem w Mariocie. Jakie kolory? Pastelowe, jasne, żółte. W ogóle w samym pokoju jest mega dużo żółtego oświetlenia i ta barwa przeważa. No to teraz o wyposażeniu, jakie tutaj mamy na stanie. Telewizor 42-calowy bez kineskopu. Płaski telewizor, ok. Dobra, część biurowa przed Państwem. Tak oczywiście można ją nazwać. Mamy fotel, na którym możemy sobie usiąść, ergonomiczny, wygodny, naprawdę. Teraz przesuniemy się tutaj, by pokazać przeszklone biurko, takie chyba nazwiemy, gdzie możemy rozłożyć lapka, coś poczytać, napisać. Przewodnik, to nas na razie nie interesuje. Telefon, to już drugi w tym pokoju, a także komunikat. Chcesz podładować sprzęt pod nieobecność w pokoju? A no tak, bo jeżeli wychodzimy, to wszystko gaśnie. To fajne. Lampka i znowu lustro. W ogóle dominacja luster w pokoju jest naprawdę mocno zauważalna. Przed Państwem część rozrywkowa albo relaksacyjna. Czyli tutaj sobie siadamy, mamy do dyspozycji fotel, jeden i drugi, dwie wody na powitanie, przewodnik, a także menu. Być może i z tego skorzystamy. To zaraz. Okno, widok Wam pokażę później, gdy już będzie ładnie i jasno. Przejdźmy teraz tutaj do części kolejnej, czyli tutaj mamy łóżko, zaraz je stestujemy. I oczywiście telefon. To już trzeci, przepraszam. Czy Pani myśli, że nie mamy telefonów? Ważne, że są. Lepiej jak są, niż jakby miało ich nie być. Dobrze, teraz mamy łóżko. Jakie ono jest? Wygodne. I czwarty telefon! Boże święty, non-stop telefonują, ja nie wiem, co się dzieje. Podążajmy dalej, łóżko jedno i oczywiście łóżko numer dwa. W
porządku są, dosyć duże, ale chyba w Mariocie były większe. Tak mi się wydaje. Oczywiście do dyspozycji zegarek, lampa, lampa na czytanie książki, do czytania, szafa i barek. To zaraz Wam oczywiście pokażę. I tutaj barek na górze, mamy do dyspozycji herbatki, Dilmach, dobre, bardzo dobre, kawki, śmietanka, jest czajnik, możemy sobie sami zaparzyć tęże kawę i herbatę, tutaj jest do lodu i oczywiście kubki i szklanki. Dobrze rozegrane, bo często w hotelach właśnie tego czajnika brakuje. To, co tygryski lubią najbardziej, czyli barek. Tutaj jest skrzętnie schowany, otwieramy jedno wejście i otwieramy drugie. Nie ma nic? Halo! A to trochę dziwne, poczekajcie. Skorzystaj z naszych lodówek, skontaktuj się z nami, a my je dla Ciebie wypełnimy. Cola 19 zł za 330 ml, wino 40 zł. Za 125 ml, najdroższy, ale wszystkie alkohole tyle samo, od Jacka po żubrówkę. No to mamy coś dla gratkę, dla fanów wódki i dla fanów whisky. Ale nie! Z tym się jeszcze nie spotkałem nigdy. Durex za 20 zł. Można przyjść do hotelu. Room service, czyli restauracja dostarczana prosto tutaj do naszego pokoju. Powiem Wam na początku, że ceny są zabójcze. Tak przynajmniej myślę, sami ocencie. Na przykład sałatka grecka 42 zł. W ogóle tak wygląda karta. Nie pokazałem Wam. Przejrzysta, czytelna, ale ceny. Kanapka klubowa, czyli club sandwich podawana z frytkami 55 zł. Pizza wegetariańska 38 zł. Najdroższą pozycją jest stek z polędwicy wołowej, która waży 200 gramów za 110 zł. Dodatki są oczywiście płatne za 10 zł. My zamówimy danie polskie. My jesteśmy w Polsce, Polakami, zjemy pierogi. Czyli to, co słynie Polska z tego, 32 zł za 6 sztuk. I na przykład pizzę, niech będzie troszeczkę włosko, 46 zł. I jedno piwo, żeby zobaczyć, jak z tego baru będzie to dostarczone. Dobra, to zatem 5585 wybieramy albo tutaj. Przepraszam, idę do toalety połączyć się. Proszę Pani, telefonuję do Państwa z mojej toalety. Aha, z toalety Pani odbiorą. Dobrze. Poproszę pierogi z nadzieniem ziemniaki z białym serem oraz pizzę prosciutto za 25 minut. Dobrze, to czekam w pokoju. Proszę zadzwonić do toalety, bo tam będę. Wszystkie trzy dzwonią, też tak myślę, że wszystkie trzy dzwonią, ale wiesz. A zadzwoń do mnie, chcę odebrać. Pierożki, sześć jest, na pewno. Dobrze, i z drugiej strony mamy pizzerka. No, dobrze. Dostaliśmy trzy sosy, majonezowy, musztarda, a także keczup i piwko. No dobrze, koszt takiej usługi 115 zł. Smak? No właśnie, i ten smak jest chyba najważniejszy. Widelec w dłoń, piwko. Nie będę teraz kosztował, sprawdzę tylko jego temperaturę. Zimne, więc jest dobrze, zamknięte również. No dobra, no to teraz w takim razie zobaczymy sobie pierogi. 6 sztuk, dobrze, zostało to wymierzone. Jak smakują, czy to są ulepione teraz, czy nie? Zobaczmy. Smaczne, aczkolwiek mam wrażenie, że gdzieś ten smak już miałem w ustach. Takie troszeczkę przemysłowe, chyba nie są to pierogi ręcznie robione, tylko z dostawy od kogoś, tak? Przynajmniej myślę. Cóż to jest za sos? Jogurt naturalny z szczyptą szczypiorku. Mamy trzy sosy do wyboru. To teraz zobaczmy w takim razie pizzę. Czy jest ciepła? Tak, jest. Troszeczkę spociła się pod tą przykrywką. I już mam wrażenie, że straciła trochę na chrupkości. Tak średnio bym powiedział. Bardzo gumowa, lepiąca, mega sycąca. Jest taką pizzą troszeczkę a la polską. Z włoskimi konotacjami bym raczej tego nie nazwał. Ma bardzo... W środku jest dużo mąki. Nie jest to pizza delikatna, tylko taka właśnie zrobiona z dużej ilości ciasta.
Ja już po wieczornej kąpieli. Sama łazienka spełniła moje najśmielsze oczekiwania. Dobre kosmetyki, ciepła woda i wszystko jak najbardziej. Teraz o kwestii telewizyjnej. Moi drodzy, nie wiem o co chodzi, bo jestem jakiś głupi, ale jest włączony kanał TVP1. Wszystkie kanały są ogólnie w HD i leci po angielsku. Jeżeli wiecie, napiszcie w sekcji komentarzy o co chodzi, a ogólnie kanałów mamy naprawdę multum. HBO 1, 2, 3, Kanal Plus, kanały anglojęzyczne, kanały rosyjskie, francuskie, praktycznie cały przekrój. Tutaj nie można na nic narzekać, obraz jest w jakości, tak jak mówiłem, HD, zatem wszystko dobrze. Ja teraz idę, kładę się spać, by jutro rano wstać na śniadanie i pokazać Wam, jak to wygląda. Dobranoc! I dzień dobry o poranku, wyspany? Wygodnie się spało, aczkolwiek łóżko mogłoby być szersze. Bo jeżeli chodzi o długość, to okej. A teraz pokażę Wam widok i stąd, i z innego punktu. Zobaczcie. Zobaczcie, nasza piękna stolica, ulice jeszcze puste, bo godzina 8:08, ale tragedii nie ma. Najedzony całkowicie, godzina 9:09 i powiem Wam, że ludzi już jest naprawdę bardzo dużo, ale o tym akurat nie ma mowy. Teraz o śniadaniu. Bardzo dobre, smaczne, wszystko jest absolutnie świeże. Co więcej, fajnie, że masło jest bardzo znanej firmy, a nie firmy jakiejś no-name'owej. Wiadomo, że to jest dobre. O tej jajecznicy to już Wam mówiłem, że została mi podana nowa, świeża, a nie z masy jajecznej. Ogólnie bardzo smaczne, świeże produkty, dobre. Kuchnia międzynarodowa, to bardzo ważne. Jest też opcja dla wegan, bo mamy marynowane tofu. Jest mężczyzna, kucharz, który może przygotować nam danie na świeżo. To jest omlet albo wspomniana jajecznica. Jej nie ma może wypisanej, ale musimy się o nią zapytać i wtedy nie ma żadnego, ale to żadnego problemu. Musli, wszystkie jogurty, miód. Także naprawdę wybór jest absolutnie szeroki. Dobrze, zbierzamy teraz do pokoju i zobaczymy sobie, jak na podsumowanie hotel Hilton wypadnie. Podsumowanie hotelu Hilton. Moi drodzy, w telegraficznym skrócie. Zaczniemy od łazienki, gdyż ona zrobiła na mnie największe wrażenie. To, że mamy do wyboru i prysznic, i wanna, to rzadkość, a tutaj naprawdę mogłem z tego wszystkiego skorzystać i nie powiem, było to przyjemne doznanie. Sam pokój jest ok. Telewizor jest w HD, ale mam wrażenie, że jakość jest ultra dobra. Bardzo miła obsługa. Na minus myślę, że parking, ale on wszędzie występuje w hotelach i niestety jest płatny. 120 zł kosztuje taka przyjemność. Room service. Tutaj są kwestie do poprawy, bo niestety nie było to aż tak smaczne. Dalej, lokalizacja jest ok. Śniadanie, no to, że masa jajeczna była w hotelu czterogwiazdkowym, to raczej delikatne faux pas. Dobrze, że mogłem zamówić sobie zrobioną normalnie, naturalnie, tak jak zawsze jemy w domu. Ogólnie kuchnia międzynarodowa, ale miejsca też mogłoby być troszeczkę więcej. Ogólnie myślę, że to jest taki rozsądny wybór, bo cena w stosunku co do jakości jest w miarę rozsądna. Ale to oczywiście jest moje zdanie, dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, czy Wam się podobało i czy więcej tego typu filmów na kanale ma się pojawiać. Jeżeli tak, to wrzućcie kilka tysięcy łapek w górę, to zobaczymy sobie inny hotel. Jaki? To też od Was zależy. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Najwyższe widoki za mną i najwyższy poziom YouTube'a. Jeżeli chcesz w nim uczestniczyć, to zasubskrybuj tutaj na górze, a później zobacz produkcję tutaj i tutaj w wolnym czasie, a później środa albo sobota. Trzymaj się. Cześć!